23 kwietnia około godziny 12 doszło do zdarzenia drogowego przy przejeździe kolejowym na ulicy Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie. Na drodze w kierunku Ronda samochód marki Seat uderzył w tył samochodu dostawczego marki Renault. Jedna osoba podróżująca samochodem osobowym została hospitalizowana. Na miejscu pracowała policja oraz zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu okazało się, że jedna osoba została zabrana do szpitala przed przyjazdem sił Państwowej Straży Pożarnej. Nasze działania polegają głównie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejscu pracuje jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej i policja. Ruch na czas działań odbywa się wahadłowo.